Lloyd, dlaczego nie otwierasz swoich zestawów Lego? To pytanie otrzymuję co najmniej kilkanaście razy w miesiącu. I to przede wszystkim pod materiałami, w którym pokazuję wam mój magazyn na nieotwarte zestawy Lego, który tak się składa, że ostatnio został już wypełniony w 100%. Około 3 lata temu zrobiłem sobie w jednej z moich szafek taki magazyn na nieotwarte zestawy Lego i muszę przyznać, że ta szafka jest naprawdę pojemna, ponieważ w środku znajduje się kilkadziesiąt nieotwartych zestawów Lego. Dlaczego nie otwieram tych zestawów Lego? No przede wszystkim z braku czasu. Nie ukrywam, że sporo rzeczy mam na głowie, bo przede wszystkim pracuję, studiuję zaocznie i dodatkowo jeszcze prowadzę kanał. W dzieciństwie, gdy dostawałem jakiś zestaw Lego, o czekajcie, bo tutaj zaraz spadnie figurka, to od razu składałem zestaw, bo przede wszystkim miałem czas, no i myślę, że też mnóstwo chęci, ciekawości i w ogóle, oczywiście nadal jestem ciekawy praktycznie każdego zestawu Lego i bardzo chciałbym złożyć, no wiadomo, praktycznie wszystkie zestawy, które mam tutaj w tym moim magazynie na nieotwarte zestawy Lego, no bo jednak po coś te zestawy kupiłem, ale nie ukrywam jednak, że ten brak czasu jest moim największym przeciwnikiem. No myślę, że gdybym ja sprzed, dajmy na to 10 lat, zobaczył ile mam obecnie nieotwartych zestawów Lego, to bym się złapał za głowę, bo naprawdę te 10 lat temu to od razu wszystko składałem, nie było czegoś takiego, że odkładam jakieś nieotwarte zestawy Lego, tylko po prostu wszystko od razu składałem. Ale też nie będę ukrywał, i może trochę to dziwnie zabrzmi, ale zaczęło mi się podobać to składowanie tych nieotwartych zestawów Lego. No bo jednak kiedyś, no ja sam sobie nie kupowałem zestawów Lego, tak? No bo wcześniej, te kilka lat temu jeszcze nie zarabiałem, tylko po prostu polegałem na tym, co dostałem od moich rodziców. Oczywiście nie będę narzekał, no bo jednak rodzice trochę kupowali mi tych zestawów Lego, no wiadomo, zawsze mogło być więcej, ale i tak naprawdę jestem zadowolony i wdzięczny, że no trochę tych zestawów Lego od nich dostałem. Aczkolwiek teraz, no to wiadomo, dzięki temu, że pracuję, no to mogę sobie kupić zestaw kiedy chcę i nie muszę pytać rodziców, to też jest w sumie piękna rzecz. No, a kiedyś, no to nie ukrywam, że jednak było moim marzeniem, żeby właśnie w końcu mieć jakąś pracę albo po prostu własne pieniądze i móc sobie kupować mnóstwo zestawów Lego. No i właśnie teraz te nieotwarte zestawy Lego tak jakby trochę tutaj składuję. Takim trzecim argumentem jest też to, że ten magazyn nieotwartych zestawów Lego pozwala mi tworzyć naprawdę ciekawe materiały, a przynajmniej tak mi się wydaje, bo chociażby w zeszłym roku na moim kanale pojawił się materiał moje wszystkie nieotwarte zestawy Lego, co wydaje mi się naprawdę interesującym filmem. Pora na czwarty argument, który wydaje mi się, że jest bardzo ciekawy, no bo no nie ma co ukrywać, że takie nieotwarte zestawy Lego idealnie nadają się na prezent, bo słuchajcie, kiedyś była taka sytuacja, ale to już było chyba z 3 lata temu, była wigilia klasowa i tam mój kolega chciał chyba jakiś zestaw Lego i akurat moja siostra wylosowała tego kolegę. No wiadomo, moja siostra nie zbiera zestawów Lego, no to stwierdziłem, że jej tutaj pomogę i z tego magazynu nieotwartych zestawów Lego właśnie wybrałem jakiś taki jeden zestaw i po prostu dałem mojej siostrze, żeby dała temu koledze na Mikołajki. Akurat miałem dwie sztuki tego zestawu, to były chyba Benki z roku 2019, więc miałem dwie albo nawet trzy sztuki tego zestawu, no to stwierdziłem, że jedną sztukę mogę właśnie podarować mojej siostrze, żeby dała temu naszemu koledze na Mikołajki. Czekajcie, o i mamy. Tak w ogóle to jest zestaw z roku 2018, jest to zestaw ze serii Lego Brickheads Go Brick Me. Zestaw ten odkupiłem od klockowego Kacpra chyba w roku 2020. No i ten zestaw właśnie już tutaj kisze w tej szafie 3 lata. Ale wracając, no taki magazyn nieotwartych zestawów Lego to jest naprawdę świetna sprawa, zwłaszcza gdy potrzebuje się na szybko jakiegoś fajnego, ciekawego prezentu. No bo ja też, słuchajcie, mam niektóre zestawy w dwóch sztukach, więc akurat czasami mogę wykorzystać jedną sztukę i podarować właśnie komuś jako prezent. Kurczę, argumenty mi się kończą, a zestawów, no jak widzicie, nadal jest sporo, a chciałbym jednak wszystkie wyjąć. No może się uda.
Poza tym niektóre z tych nieotwartych zestawów LEGO, no to trzymam tutaj jako taką pamiątkę. Mam do niektórych z tych zestawów taki sentyment. No tutaj mamy chociażby zestaw z serii LEGO Nexo Knights. A przypomnę, że ta seria skończyła się już kilka dobrych lat temu. Ja już się, słuchajcie, zbliżyłem z tą kamerą, bo już trochę nie dosięgam do tych zestawów. O, tak w ogóle mamy tutaj zestaw z aut. I mamy jeszcze, myślę, że no, z kilkadziesiąt zestawów do wyjęcia. Są też mniejsze zestawy, no tutaj mamy akurat taki urodzinowy zestawik. W ogóle nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja dosłownie pamiętam każdy zakup tych zestawów, każdą historię związaną z danym zestawem, albo kiedy kupowałem dany zestaw. No, przynajmniej jestem w stanie podać mniej więcej, w którym roku kupiłem dany zestaw. No ten na przykład, to chyba było w roku 2019, no w każdym razie to była końcówka chyba roku 2019 i udało mi się zakupić ten zestaw w Tesco. No teraz w Krakowie to już chyba w ogóle nie ma Tesco. Ale to nie koniec, słuchajcie, tych moich argumentów, bo na przykład niektóre z tych zestawów idealnie nadają się pod jakieś inwestycje. Co prawda, no ja raczej nie mam w planach sprzedawać tych zestawów LEGO, no bo jednak te zestawy, wszystkie zestawy, które znajdują się w środku tego magazynu na nieotwarte zestawy LEGO, po prostu chciałem mieć w mojej kolekcji zestawów LEGO. No myślę, że właśnie takie chociażby zestawy z Chimy, tutaj mamy jeden, tam mamy drugi, no to pewnie od razu by się sprzedały, no bo jednak te zestawy mają już kilka dobrych lat. A nawet nie wiem, czy... Nie no, chyba rocznikowo 9 lat mają. Dobra, mały błąd, bo te, nazwijmy to, Battle Packi z Chimy są jednak z roku 2015. Tutaj właśnie mamy drugi Battle Pack z Chimy. Brickheads, no i jest też zestaw z serii LEGO City z roku 2019. I myślę, że też takim jeszcze jednym z ciekawszych argumentów jest to, że jak chociażby robię live'y, no to nie ukrywam, że wtedy otwieram sobie tą moją szafę i zaglądam do tego magazynu na nieotwarte zestawy LEGO i wybieram jakiś zestaw właśnie z tego magazynu i później dzięki właśnie temu, że wybiorę jakiś ciekawy zestaw, no to ten zestaw jakby staje się takim tematem przewodnim live'a. No tutaj akurat mam jeden otwarty zestaw. On nie jest oczywiście złożony, ale na jednym z odcinków właśnie sprawdzaliśmy, czy wszystkie woreczki są w środku, bo z tego co pamiętam, opakowanie tego zestawu no było po prostu lekko otwarte. W tym kącie chyba jeszcze są dwa zestawy, tak? Jeden z Ninjago z roku 2015, oczywiście nieotwarty. Tutaj jakieś kwiatki LEGO. No i w zasadzie została już końcówka. Kurczę, ja nawet nie pamiętam, że ja ten zestaw kupiłem. Nawet nie pamiętam, kiedy ja ten zestaw kupiłem. Okej, okay, no dobra. Może to miał być dla kogoś prezent, ale no przyznam szczerze, że akurat nie pamiętam, kiedy ja ten zestaw kupiłem. Dobra, to ostatnie zestawy to już sobie wyjmiemy w przyspieszonym tempie i zaraz sobie przejdziemy do podsumowania. Trochę tego jest. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wam się spodobał. To oczywiście nie są moje wszystkie nieotwarte zestawy LEGO. I muszę przyznać, że jestem naprawdę zadowolony z tego odcinka, bo myślę, że fajnie, naprawdę fajnie wyszedł ten materiał. Trochę to tak właśnie wyszło spontanicznie, bo nie miałem jakiegoś szczególnego planu na ten odcinek, a ostatecznie właśnie wyjmowałem zestawy z tego mojego magazynu na nieotwarte zestawy LEGO, no i jednocześnie wam tutaj podawałem argumenty, dlaczego nie otwieram tych wszystkich moich nieotwartych zestawów LEGO. W zeszłym roku w maju na moim kanale pojawił się odcinek moje wszystkie nieotwarte zestawy LEGO i wtedy tych zestawów, z tego co pamiętam, było około 43. No teraz myślę, że tych nieotwartych zestawów będzie około 70. Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, jak to wygląda u was. Czy składacie wszystkie zestawy LEGO, czy może tylko część z nich składacie, a drugą część sobie zostawiacie właśnie jako zestawy nieotwarte. A dzisiaj przypinam serduszko osobom, które w sekcji komentarzy wybiorą waszym zdaniem najlepszy zestaw z tego materiału, no bo jednak trochę tych zestawów wam pokazałem, co prawda nie przyglądaliśmy się im jakoś bardzo dokładnie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć!
Właśnie skończyłem układać te zestawy w tym moim magazynie na nieotwarte zestawy Lego i tak je ułożyłem, że jeszcze zostało trochę miejsca, więc myślę, że wejdzie tutaj jeszcze tak z około 4-5 zestawów.